Nazywam się Andrzej Szweda i prowadzę kanał o grach komputerowych Zagranik TV. Kanał publicystyczny, który być może jest troszkę niszowy, ale mam wrażenie, w tej niszy się coraz wygodniej maszcza. Wiecie, moje początki to też były eksperymenty. Na początku zrobiłem kilkanaście let's playów, których obecnie się już dzisiaj nie da zobaczyć, bo uważam, że były słabe. Ale połapałem się, że to nie jest moja droga w tym momencie, w którym na etapie montażu nie chciało mi się tego samemu oglądać, tak? Więc wiecie, mógłbym robić dzisiaj Fortnite, mógłbym robić o slime'ach, albo połączyć jedno z drugim, na przykład siedzieć w wannie pełnej slime'u i grać Fortnite'a. Myślę, że to by się fajnie odsłoniło, a jednocześnie robić Cinnamon Challenge. Natomiast po prostu, nie wiem, no źle bym się czuł, gdybym całą moją pracę, całą moją działalność na YouTubie, które to miejsce, jakim jest YouTube, właśnie po to powstało i właśnie to jest jego główna cecha, że tam możemy robić to, co chcemy. Gdybym na tym YouTubie robił nie to, co chcę, a mogę to robić, tylko to, co się sprzedaje, tak? No to szybko bym się tym zmęczył. Nie bycie zbytnio upartym, bo oczywiście może być ktoś, kto się nie będzie poddawał nigdy, kto będzie stale walczył ze swoimi słabościami, ale wiecie, no czasami jest tak, że pewne pomysły, pewne trendy po prostu w jakiś sposób się nie odsłaniają. YouTube to jest taka troszkę telewizja, to ma służyć rozrywce, musimy troszkę sprzedać nasz kanał i nasz pomysł ludziom. Może być tak, że tworzymy coś, co nie jest dla ludzi atrakcyjne i trzeba też reagować na reakcje ludzi i na to, czy ktoś się zagląda. To jest ta trudna sztuka znalezienia balansu pomiędzy tym, co chcemy robić i co kochamy robić, a tym, co ludzie chcą oglądać. Robienie kanału o grach, po prostu, żeby to był kanał o grach, niekoniecznie będzie musiało kończyć się sukcesem, dlatego że no, ta nisza rzeczywiście w jakiś sposób jest już wypełniona. Jest już w jakiś sposób wyeksploatowana i żeby to się udało, żeby kolejny kanał o grach gdzieś się wybił, potrzeba na to pomysłu, tak? Czyli musicie sobie siąść, pomyśleć, w jaki sposób o tych grach opowiem, tak, żeby było to inne od wszystkiego, co jest obecnie i żeby kogoś to rzeczywiście zainteresowało. Jeżeli pójdziecie po prostu utartą ścieżką, ścieżką, którą idą wszyscy, no to będziecie musieli konkurować z tłumem ludzi, tysiącem osób, które idą tą samą ścieżką. Szansa na to, że wybijecie się z tego tłumu, oczywiście zawsze jest, ale jest dużo mniejsza, tak? Natomiast jeżeli spróbujecie znaleźć własną ścieżkę, nawet w ramach tego samego tematu, jakim są gry komputerowe, no to szansa na to, że wam się uda, jest dużo większa, bo będziecie jedyni w swoim rodzaju, a o to właśnie na YouTubie chodzi. Kiedyś, dawno temu widziałem na TEDzie, takiej platformie z prelekcjami, różnymi wykładami, właśnie wykład o byciu twórczym. Dlaczego to jest takie ważne? Wprawdzie całość tutaj wam nie przytoczę, nawet nie wiem, kto to do końca powiedział, ale to, co mi dawno temu utkwiło, zanim jeszcze zacząłem robić kanał na YouTubie, co gdzieś tam instynktownie, jako osoba wychowana w domu artystów, zawsze wiedziałem, ale niekoniecznie potrafiłem to sformułować, to, że jest się sobą tak naprawdę w pełni tylko wtedy, kiedy coś się tworzy. I to brzmi bardzo górnolotnie. Tak naprawdę może się nam wydawać, że nie wiadomo, o co chodzi w tej myśli, ale kiedy zacznie się tworzyć cokolwiek, to naprawdę to nie musi być coś, co się spienięży. To nie musi być coś, co okaże się być fenomenem na skalę nawet krajową, światową czy jakąkolwiek. Kiedy po prostu zacznie coś się tworzyć, to człowiek rozumie, o co chodzi w tej myśli. Wtedy poświęca całą swoją uwagę, 100% siebie na robienie czegoś, co nie tylko daje mu frajdę w całości, bo to jest jego pasja, tak tworzy to coś, to nieważne co to jest, to może być jakaś figurka, model, to może być obraz, to może być kanał na YouTubie, poświęca całą swoją uwagę, żeby to stworzyć, a potem jeszcze nie tylko dochodzi jego satysfakcja z tego, że to stworzył, które się nie da z niczym porównać, ale dochodzi też jeszcze jakieś sprzężenie zwrotne, tak, reakcja ludzi. I od kiedy zacząłem robić kanał, do dzisiaj, przez te 5 lat, nie znudziło mi się czytanie komentarzy ludzi. Ten cały feedback, ta ilość pozytywnych reakcji na to wszystko, to uskrzydla. Nie było żadnego punktu, w którym mogę powiedzieć, że o, w tym miejscu to stało się moją pracą. No, stopniowo odchodziły te różne zajęcia, których się pałałem po to, żeby móc się jakoś utrzymać. I stopniowo te przychody z różnych stron YouTube'a zastępowały wszystkie inne. Także no, myślę, że jakoś po 3 latach mogę powiedzieć, że rzeczywiście zacząłem z tego żyć.
Ja jestem przekonany, że gdyby nie Patrycja, gdyby nie Smok, która obecnie już od jakiegoś czasu, od 2 lat, w pełni prowadzi ten kanał ze mną, jej materiałów jest troszkę mniej, bo ona robi je jeszcze wolniej, bo jeszcze nie ma tylu umiejętności co ja. No to przychodzi z czasem, ale już robi swoje materiały, już jest na tym kanale w pełni. Gdyby nie ona, to ten kanał by nie istniał. On by już dawno temu zgasł, tak? I jestem przekonany, że każdy twórca, każda osoba, która gdzieś to się rozwija, czy nawet każdy przedsiębiorca, każda osoba, która ma jakiś wielki cel przed sobą, albo w ogóle nie byłaby w stanie go zrealizować, albo miałaby wielki kłopot, gdyby nie było tej drugiej osoby. Mam własnych haterów, czego jestem dumny. Nie jest ich wielu, ale są. Oni spełniają moje marzenia. Słuchajcie, ja teraz mogę mi opisywać, mogę trochę z nich śmieszkować. To jest cudowne. O co mi chodzi? Dlaczego nie wolno się przejmować hejtem? Dla mnie to jest prosta kalkulacja, prosta matematyka. Musicie sobie jakby zestawić tych kilka komentarzy, albo nawet może kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt komentarzy hejterskich pod waszym filmem z całym ogromem pozostałych reakcji, czyli liczbą wyświetleń, lajków, czyli liczbą komentarzy innych osób. Wiele osób nawet w ogóle nie pisze komentarzy w internecie, bo są biernymi odbiorcami, tak? Ich jest mnóstwo. Oni nie hejtują, bo nie mają ku temu żadnego powodu, oglądają, podoba im się, ustawiają łapkę w górę, wracają po więcej. I czym jest tych kilku hejterów? I czemu mamy się nim przejmować, skoro jest tak wielka liczba reakcji pozytywnych? Najlepiej robić swoje i nie przestawać. Czyli łączę się z tym, co powiedziałem na początku. Po prostu robić swoje mimo wszystko, mimo tego, że na początku nie będzie wychodzić, bo na początku nie będzie wychodzić. Mimo tego, że na początku wasze materiały będą słabe, bo musicie się nauczyć je robić. Mimo tego, że na początku nie będzie dużo widzów, bo nie będzie ich dużo, bo muszą się pojawić. Mimo wszystkich przeszkód, jakie spotkacie na początku, trzeba robić i nie przestawać. Jeżeli będziecie robić i nie przestawać, to w końcu da to efekty.